Dzień dobry Państwu. Wszemi Wobec Wita Kapitan Lisowski. Mamy dziś 24 dzień stycznia 2023 roku, więc już 3 tygodnie tego roku minęły. Zbliżamy się nieubłaganie do pełnego roku trwania wojny na Ukrainie. Dzisiejszy odcinek będzie lekko z przymrużeniem oka. Nie można go w pełni traktować poważnie. Jest tu odrobina satyry. Mam nadzieję, że się ona spodoba. Aczkolwiek są tutaj też informacje jak najbardziej weryfikowalne i prawidłowe. Ale Szanowni Państwo, czasami trzeba mieć odrobinę dystansu. Jeśli się będzie podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, do subskrybowania mojego kanału, dodawania rady z reklamami. Dziękuję wszystkim moim patronom oraz wspierającym i jak najbardziej dalej zachęcam Państwa do wspierania mojego kanału zarówno przez YouTube'a, przez Patronite, a także przez wszystkie inne opisane na kanale sposoby wspierania. Szanowni państwo, bazą dzisiaj, chociaż powiedział, nie, to jest za mało powiedziane. Właśnie świeżo powrócił po długiej nieobecności na grupę Obrona Pro człowiek, który bardzo ciekawe informacje podrzuca z bardzo sympatycznego miejsca, jakim jest Kralowiec. Czyli pozdrawiamy Kralowiec, a tą osobą jest Autumnis Gimsenis. Pod takim pseudonimem występuje kolega. Serdecznie pozdrawiam. Już czasami zdarzało mi się dawać jego materiały, a że mają one taki całkiem sympatycznie prześmiewczy też ton, będę je cytował w całości. Polecam profil kolegi na Facebook. Jak najbardziej ciekawe informacje zapodaję. Nie będę udawał, że mam w tym momencie inne źródło bieżących takich fajnych rzeczy z tamtego terenu. Jak najbardziej jest on moim w tym momencie źródłem, a ja staram się dobrze przekazać to, co on podał, ale też uzupełnić o kilka rzeczy. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie postawiono w stan oskarżenia ośmiu dezerterów z Ługańska, którzy po tygodniu kopania okopów stwierdzili, że w duszy mają taką robotę, i swochowani zabrali zabawki i pojechali z powrotem do Kralowca. Dojechali w międzyczasie do Moskwy, gdzie rzucili się w oczy, bo trochę dziwnym jest, gdy stopa łapią ludzie w mundurach z przerzuconymi przez plecy karabinkami systemu kałaśników. Tak? Teraz mają zarzuty za dezercję z bronią w ręku. Tłumaczą się, że umowa była, że jadą walczyć, a jak zjawili się na szkoleniu, to zabrano im telefony i karabiny i wręczono łopaty znaczy linki do artykułu umarły zdaniem autora następnego dnia po publikacji tak działa system nadzoru nad mediami w związku przepraszam w Rosji tak, w Rosji redakcje są wyszkolone i wiedzą jak pisać więc obstawia autor że za powód wycięcia całej sekcji komentarzy w których były wyśmiewane Yy, wszystkie wpisy o wojnie, podawane były info o zbrodniach, o skoku na kasę, o beznadziejności wojska. Ponadto no, wyśmiewano drugą armię Trzeciego Świata i pytano, jak przejechali 600 kilometrów autostopami, i czy teraz wszędzie można spodziewać się na trasach deserterów z bronią. Otóż tak sobie. W dobę wszystko znikło. A podobno internet nie zapomina. Mam nadzieję, że ktoś ma garść ciekawych screenów z tego. Tymczasem w Wielkim Kralowacu od strony podejścia rosyjskiego drożeje bardzo mocno żywność. Obwód Kralowecki jest w, czołowej, w czołówce kraju nieustającej szczęśliwości, gdyż w roku 2022. Cena koszyka z podstawowymi produktami wzrosła tam o 6,5%. Obecnie wynosi 390 zł za 33 produkty podstawowe. Przy czym należy przypomnieć to, o czym mówiłem z Pawłem Mierzowskim. W ostatnim czasie kilkukrotnie zmieniano zawartość tego koszyka, aby dopasować go bardziej do źródeł własnych i produkcji własnej, która troszeczkę inaczej reaguje na inflację niż importowane towary. W związku z czym i tak była zaniżana. Dzięki temu. No i teraz w Moskwie dla porównania taki koszyk wart jest złotych 415, z uwzględnieniem tego, o czym przed chwilą powiedziałem. A najdrożej jest na Czukotce, 835 zł. Według Polskiej Agencji Prasowej, która podaje, że jest drużyzna w Polsce i koszyk, Jakiś zakupowy, nie jestem w stanie powiedzieć, co się w nim znajduje. Natomiast, według PAP-u, no to też jest, że tak powiem, informacja, którą należy weryfikować, tak bym to powiedział: to yy, ten koszyk w Polsce wart jest 268 zł. Tylko nie wiem, co w jego skład wchodzi, ale podobno obejmuje aż 50 produktów i z tym mam największą wątpliwość. Tak więc, jeśli ktoś w dyskusji generalnie twierdzi, że nie pomagajmy Ukrainie, bo zbankrutujemy, to zachęcam, żeby udał się na Czukotkę i tam postanowił żyć w kraju wiecznej szczęśliwości. Jeszcze jeden polski akcent, zdaniem autora: to wieczorami na dużych osiedlach kwitnie handel żywnością z bagażników, i to głównie produkty z tej marznącej i nędznej Polski, a dokładnie z przygranicznych biedronek najczęściej. Na przejściu granicznym jest ograniczenie wwozu zakupów do 5 kg, więc kwitnie przemyt, i tutaj drony się przydają co niektórym i głośno było ostatnio o złapaniu przemytnika, który miał aż 20 kg kiełbasy. Takich czasów dożyliśmy w relacjach z Rusenlandem. Oburzeniem. Obujrzeniu nie było końca w lokalnych mediach, ale jak mówi stare chińskie przysłowie. Nie dla y, y, Moskwicza kiełbasa, czy jakoś tak. Może się pomyliło autorowi, wszyscy wiemy, bo to znamy. Rzecz następna, co do cen. Ogromny płacz kralowaczan, bo przyszły rachunki za grudzień za energię. Tam rachunki płaci się na bieżąco co miesiąc, więc mają duże wahania co do tych rachunków. I tak energia im mocno podskoczyła cenowo. W związku z czym okazało się, że jak odcięli sieć na Litwę, bo eksportowali stamtąd energię, to był to cios głównie dla samych mieszkańców Kralowaca. Dlaczego? Pieniądze, jakie zarabiali na eksporcie energii, służyły formowaniu dopłat do energii dla miejscowych. Więc teraz dotacje się skończyły. Centralne ogrzewanie jest również dotowane. Ale zależnie od kręgu wynosi od 20 do 50% ta dotacja. W Kralowcu takie ciepło, ciepłe mieszkanko, 65 metrów, to koszt między 200 a 400 zł miesięcznie. Żeby to zobrać, w listopadzie było 200 zł, w grudniu jest 400. 100% do góry. Czyli nie tylko my mamy taki kłopot. Troszkę to drogo, jak na kraj śpiący na paliwach. Słuszna uwaga. Jakie rozwiązanie znaleźli więc miejscowi? Oczywiście zakręcone grzejniki i grube koce i cokolwiek ciepłego da się na siebie wcisnąć. Aż się autor zastanawiał, jak myśl, jakie myśli się im kłębią w, w głowach, gdy Zombie TV, Ruska TV, ciągle powtarza propagandowe spoty, że na zachodzie ludzie jedzą szczury and gołąbki z domowego chowu siedząc po ciemku w zimnie zapatuleni i zakutani w grube ciuchy. Tymczasem od dłuższego już czasu piętrzą się problemy z dostępnością leków i to jest sprawa akurat poważna. Już podczas wrześniowej wizyty Putina w obwodzie miał miejsce protest matek chorych dzieci. Blokowały wejście do jednego z wizytowanych budynków, więc co się robi najłatwiej? No, można usunąć siłą albo też ominąć problem. No i tak właśnie postanowił zrobić Władimir Władimirowicz lub ten ktokolwiek za niego się tam podawał. I Putin ominął ten punkt wizyty. W żadnych mediach nie było o tym wzmianki, ale za to gubernator miał zasypane komentarze na swoim koncie na telegramie. Jako, że to były chwile przed wyborami, to komentarze wyłączono i do dziś nie przywrócono. Można? Można. Wracając jednak do leków. Komitet śledczy, bo takie coś jest w Rosji, jest zasypywany apelami o pomoc w dostępie do leków i wyrobów medycznych. Nie ma od jesieni chociażby pasków do pomiaru glukozy czy pomp insulinowych. To są poważne uciążliwości dla ludzi chorujących na cukrzycę. Więc pomysł autora może by im puścić biały konwój na granicę? Ciekawe, co by władza rosyjska z tym zrobiła. A ponadto przypomniał autor, że przy tej wizycie Putina miał miejsce jego spotkanie z dziećmi tam w Leningrad. No, w sumie Leningrad, nie tak daleko, ale jednak chodzi o kaliningradzki obwód. I pewna ciekawostka. Pięknie to wszystko w telewizji pokazano, ale okazało się, że te dzieci przywieziono tam tydzień wcześniej i wszystkie one przeszły kwarantannę. Do dziś. Autor zauważa, że widzi, że Putin raz chodzi wśród ludzi i ściska, a innym razem znów siedzi mo, naście, kilkadziesiąt metrów od ludzi to nawet przy stole. Dlatego polecam zwrócić na to uwagę, gdyż na gust autora w tłumy puszczają sobie w wtóry. A tam, gdzie jest on osobiście to albo wcześniej wszyscy kwarantanna, albo duże odległości coś w tym jest. Tymczasem branża samochodowa w Rosji ma się przecież dobrze. U dealerów w kralowcu zbierane są zamówienia na samochód Suzuki Ertiga. Takie siedmioosobowe tiko jeśli ktoś kojarzy, jak to wyglądało, według autora tekstu. W Japonii są one w cenie 36 do 70 tysięcy złotych w zależności od wersji wyposażenia i silnika. Natomiast cena dla Moskwiczyów... To promocyjne 110 do 150 tysięcy złotych. Obiecują dostawy w 45 dni za pośrednictwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No i tu się od razu oczywiście pojawia hasło. No tak, omijają sankcje. Ale z drugiej strony, jak człowiek pomyśli, huh, muszą zapłacić razy dwa. To taka sankcja jest OK, bo ich to kosztuje dużo więcej. Niech cierpią. Dlaczego nie? Więc. Jeśli dodać do tego jeszcze cud w postaci Moskwicz E3, który nawet swój znaczek Moskwicza ma produkowany w Chinach i wchodzi on na salony, tak to nazwijmy, na salony, żeby zaspokajać samochodowe potrzeby obywateli państwa Moskiewskiego i wielbicieli ład. No to cóż, skoro mają przepłacać podwójnie, bo tak mniej więcej też wygląda kwestia ceny fila. Przepraszam. Ceny w Chinach. A ceny yy, w kraju nieustającej szczęśliwości. To niechaj im będzie. 13 stycznia na przejściu w bezledach zjawiła się ekipa gubernatora Nowego Meksyku. I to jest całkiem poważna informacja. Okazało się, że Rosjanie deportują tam niejakiego Taylora Dudleya. Amerykanina, którego zatrzymano w kwietniu 2022 roku. Dudley był w tym czasie na festiwalu w Polsce. A nagle został aresztowany. W obwodzie Kaliningradzkim. Nikt nie wie, jak tam się znalazł. Negocjacje o jego uwolnieniu trwały 6 miesięcy. Amerykanie twierdzą, że nie wymieniono go na nikogo, ale dziennikarze amerykańscy twierdzą, że sprawę prowadził dział w Departamencie Obrony, który zajmuje się tego typu wymianami. Sprawa jest dość dziwna, nikt nie chce nic powiedzieć. Nie wiadomo, jak on się w Rosji znalazł i dlaczego. Dudley ma 35 lat i służył w US Navy. Był tam elektrykiem przy okrętowych reaktorach atomowych, czyli dosyć. Powiedziałbym ciekawa wiedza. Tak więc miał tą wiedzę użyteczną i uwalniali go oficjalnie jako zwykłego cywila. Nawet jego matka była w bezledach, ale jak na zwykłą deportację cywila, zdaniem autora, za dużo agencji się przy tym kręciło. Amerykańskie media twierdzą, że sprawa jest mocno wyciszana i jest to bardzo dziwne. W obwodzie podjęto decyzję o zakazie używania dronów. Przed chwilą też powiedziałem o tym, że są wykorzystywane do przemytu. Teoretycznie mógłby ktoś dokleić, że to może mieć jedno z związek. No ale postaram się tutaj w miarę zacytować dokładnie wypowiedź, używając stylizowanego języka tamtejszego obszaru geograficznego. Odpowiedni projekt uchwały został opublikowany na stronie internetowej samorządu województwa tegoż. Podczas spotkania przedstawiciele organów terytorialnych federalnych władz wykonawczych zauważyli, że obecna sytuacja w obwodzie kaliningradzkim i potencjalne zagrożenia pozwalają stwierdzić, że celowe i konieczne jest wprowadzenie zakazu używania bezzałogowych statków powietrznych. Mówi dokument. Dotyczy się wszelkich możliwych. Nawet tych dla dzieci latających metr nad ziemią. Gratuluję. Nikt nie będzie przecież tracić czasu na <laughs> precyzowanie przepisów, skoro można dzięki temu uzyskać kolejnych chętnych, dobrowolców do służby w rosyjskiej armii. No bo któż by za dzieckiem, że tak powiem, nie spełnił oczekiwań i próśb tego dziecka w zakresie zabawki, a jak trzeba będzie beknąć, to przecież dziecko nie beknie. <laughs> Jednocześnie na terenie obwodu notowane są wielkie opóźnienia na budowach. Większość jest wręcz wygaszana. Były remonty finansowane z programów transgranicznych, ale te umowy zostały zerwane, na przykład na brzeże w Bałtyjsku. W innych obcięto fundusze. Policzono, że same chodniki będą teraz naprawiać w kralowcu najbliższe 30 lat, a ma być tylko gorzej. Chociażby. Fracht podrożał, a Litwini podnieśli cła za tranzyt o 20%, a produkcja miejscowa pomstuje na rosnące ceny prądu i gazu. To wszystko prawda. Tak więc wszystko stoi, bo głównie teraz liczą nowe kosztorysy dla inwestycji i chcą ustalić jakieś priorytety. Zdaniem autora to, że pomstowali na budowę kanału na Mierzeli Wiślanej tyczy się głównie tego, że patrzyli z zazdrością na te ogromne masy betonu, które nasi tam montowali, a o których oni w chwili obecnej Mogą sobie tylko pomarzyć lub zobaczyć ją w telewizji. Przez następne 3 lata obwód ma zamiar emitować i tu chyba była, był błąd autora nie wiem. Autor napisał akcję, ja bym raczej stawiał na obligacje o wartości 700 milionów złotych, by pokryć swoje wydatki. Mieszkańców to nie uspokoiło, gdyż w 2022 roku wyemitowano już akcję ja uważam obligacje za milionów 300, mln, lecz sprzedano jedynie za Sumę wartości 15 milionów. Trochę rozjazd. Wychodzi więc na to, że miejscowi wolą trzymać kasę w domu niż w bankach. A w kwestiach wojskowych ciężko jest otrzymać jakiekolwiek informacje w zakresie tego, co się w obszarze militarnym dzieje na terenie obwodu kaningradzkiego i najwięcej tego wszystkiego sprowadza się do jednego powodu: prawie nie ma tam w tej chwili wojska. Po prostu zostało tam według autora około 6 tysięcy głównie na okrętach. I ja tutaj mam troszeczkę informacje mówiące o nieco większej liczbie, ale tu chodzi o jednostki specjalne oraz tych, którzy przybyli na inspekcję i celem, jakby to powiedzieć, mocnego zdopingowania aparatu rekrutacyjnego do efektywniejszej pracy. Więc nie więcej niż 8 do 10 tysięcy, łącznie z. Tymi skoszarowanymi formami sił bezpieczeństwa. W Gusiewie i Słowiańsku koszary stoją puste. Na części z nich są przetrzymywani ci, którzy mieli forsować granicę polsko-kaliningradzką. Tak to nazwę. Więc nie do końca są puste. Ale nie zapowiada się, by na powrót kogokolwiek ze względu na wysoki poziom strat, jakie zanotowały jednostki detaszowane z obwodu kaliningradzkiego na Ukrainę. Natomiast cały czas gubernator prowadzi wszelkiego typu zbiórki wyposażenia i szkół na wyposażenie dla e, mieszkańców obwodu, którzy są na froncie. E, czasami nawet zdarzy się, że cywile zawiozą jakiś samochód dla walczących. E, według autora są tam obecnie chronieni mniej niż e, Naddniestrze, gdzie stacjonują miratwaritierskie sily z Feder Ruskiej Federacji. Stanowiąc gwarant, nawet nie wiem czy to nazwać niepodległością, po prostu gwarant istnienia tego bantu stanu mafijnego pomiędzy Ukrainą a Mołdawią. Ponadto, jeszcze jest taki mały dopisek autora dotyczący przestrzeni artystycznej. Kiedyś wrzucał on, co tam na scenie artystycznej słychać, teraz to się zrobiła już scena dysydencka. Otóż, Niedawno dopisano do listy zagranicznych agentów monetoczkę. W maju opisywał autor, jak jeździ po Europie i zbiera pieniądze na Ukraińców przez polską fundację Siepomaga.pl. Pozdrawiamy Siepomaga.pl. Dla autora to jest dość istotny soft power. Ta cała diaspora tych artystycznych dysydentów. Za każdym razem, jak ładziarze, czyli to są ci, którzy są lojalni wobec reżimu. Piszą mu, że Rosja jest wielka, bo kultura, bo pisarze, muzycy, innej maści artyści. Autor kontruje, że ta wielka rosyjska kultura to obecnie musi się ukrywać za granicą i tam tworzyć, bo w Rosji czekają w najlepszym wypadku pokazowe procesy i łagry. Od 1 grudnia minimalny wyrok to 7 lat. Tak dla przypomnienia. Na liście już jest ponad 500 postaci objętych postępowaniami, które mają się skończyć właśnie takimi wyrokami. Dla poparcia tego, tego, tej opinii zacytował wpis w gazecie. E.A. Gerdymowa otrzymała wsparcie z zagranicznych źródeł, zbierała fundusze na rzecz nieprzyjaznego kraju Ukrainy i wypowiadała się przeciwko specjalnej operacji wojskowej na tejże Ukrainie. I E. Gerdymowa mieszka poza Federacją Rosyjską, napisano w komunikacie resortu. W rejestrze zagranicznych agentów figuruje także założyciel projektu Praw Człowieka GuaGunet, Władimir Osieczkin, deputowana do Dumy Miejskiej Moskwy z ramienia partii Jadłoko, Daria Besedina, bloger Wadim Harczenko, czerkieski polityk Ibrahim Jaganow, bloger wideo Anton Ustimow oraz projekt T9 NSK do spraw osób transpłciowych i bliskich. Naprawdę różne rzeczy tam robią i Biorąc pod uwagę, że w towarzystwie przebywają takich osób jak noblista Muratow, czy szachista Kasparow, czy choćby Chodorkowski, no to jest to spory awans, jeśli chodzi o znajomość tychże osób i osobistości. Już nie tylko w Rosji, ale i w świecie. Za obywatelami innych państw, natomiast pozwala sobie Rosja wydawać federalne listy gończe. Ostatnio znalazł się na takim liście gończym Christo Grozew z portalu Bellingcat. Rosyjscy dysydenci się zorganizowali w Paryżu i też coś działają. Wszędzie oczywiście jest pełno wtyk FSB. Przypomina to historie opisywane przez Suworowa dotyczące środowiska białych Rosjan na zachodzie Europy po rewolucji październikowej. Zachęcam do tego, żeby się dowiedzieć, jak to wszystko wyglądało. Ale Chrystogrozew to nie jest pierwsza, lepsza osoba. A teraz przechodzimy do wiadomości nieco obok ale też dosyć ciekawych. Tym razem węgry. W ubiegłym tygodniu w węgierskich mediach opozycyjnych pojawiły się informacje o rozpoczęciu przez Ministerstwo Obrony Narodowej Węgier swoistego polowania na czarownice albo do po prostu czystek wśród wyższej kadry dowódczej. Na podstawie nowego rozporządzenia minister może przenieść w stan spoczynku każdego oficera z co najmniej 25-letnim stażem służby, który ukończył 45 rok życia. Według teleks Hungaria już ponad 170 starszych oficerów, w tym generałowie i pułkownicy otrzymali powiadomienie o przeniesieniu w stan spoczynku. W pierwszym rzędzie są to oficerowie po uczelniach natowskich. Tak, nie przesłyszeliście się. Znający języki, zwłaszcza zachodnie, i mający doświadczenie w NATO, w tym na przykład z Afganistanu. W związku z nasilającą się w mediach publiczną kampanią antyukraińską, przedstawiającą rzekome prześladowania rzekome zaznaczam, prześladowania mniejszości węgierskiej w należącym do Ukrainy regionie Rusi Zakarpackiej. Najnowsze posunięcia węgierskich władz należy uznać za wyjątkowo niepokojące. Nie wiem, kto z Was ostatnio miał okazję śledzić podróże pana Makłowicza, Roberta Makłowicza. On ostatnio bardzo dużo czasu spędza właśnie pokazując kulturę kulinarną Ukrainy, Rusi, w tym Rusi Zakarpackiej i tego miksu kuchni, jaki tam jest. I słowem się nie zająknął ten człowiek na temat tego, żeby widział coś dziwnego, natomiast pieje peany na temat wspaniałego współistnienia tych kultur, zarówno kultury niematerialnej, jak i tej materialnej, jaką dla mnie przynajmniej jest ta kultura kulinarna. Idąc dalej. Dowiedzieliśmy się z portalu mag, to a, przepraszam, źródłem tego wszystkiego był portal Magiar... Magiar Narancz Hungary. Natomiast pojawiła się w kontekście kraju bałkańskiego w Belinkacie bardzo, ale to bardzo ciekawa informacja, i trzeba sięgnąć troszeczkę do historii i popatrzeć na to, co się dzieje też ostatnio. Otóż, Rosja, według Bellingac, planowała zamach stanu w Bułgarii. Dnia 20 kwietnia roku 2016, czyli już po aneksji Krymu, a raczej oderwaniu siłą Krymu od Ukrainy, w Bułgarii o Mały Włos nie doszło, zdaniem Benin do próby zamachu stanu. Według planu przygotowanego przez rosyjski wywiad wojskowy, członkowie dwóch bułgarskich organizacji paramilitarnych, Wasilii Lewski i Szpika, Szipka, przepraszam. razem to ponad 700 ludzi, mieli zorganizować zamieszki przed parlamentem, sprowokować strzelaninę i podjąć próbę przejęcia władzy. Operacja była rzekomo wspierana przez rosyjski kościół prawosławny, wcale by mnie to nie zdziwiło. Pucz nie powiódł się z powodu prewencyjnego aresztowania setek członków grup paramilitarnych, z których tylko nieco ponad 20 dotarło do Sofii. Zatrzymano organizatora operacji Władimira Rusiewa, znanego pod pseudonimem Walter Kałasznikow. Szef grupy dziennikarzy śledczych Belinkat, Christo Grozew, opowiedział o tych wydarzeniach podczas debaty pod tytułem Wpływ dezinformacji w kryzysach geopolitycznych, która odbyła się w Bułgarskim Zgromadzeniu Ludowym. Wystąpił za pośrednictwem nagranej wcześniej wiadomości wideo z powodu tego, iż wydano za nim federalny nakaz aresztowania w Rosji i przy yy, 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 tej pozycji, jaką względem Rosji zajmuje prezydent Bułgarii, wcale bym się nie zdziwił, gdyby mogły zaistnieć próby zatrzymania i wydania go na podstawie tego listu właśnie Rosji. Tymczasem w Rosji zaszło coś dziwnego. Otóż doszło do bardzo istotnej zmiany w rosyjskich wojskach. Mianowicie Według Brytyjskiego Ministerstwa Obrony, dowódca sił powietrzno-desantowych, czyli WDW, najlepszych pod względem umiejętności i morale jednostek rosyjskich, z których niewiele przeżyło, generał pułkownik Michał Tepliński został odsunięty od operacji w Ukrainie. Istnieje realna możliwość, że do jego zwolnienia przyczyniła się debata na temat zadań, jakie otrzymywały WDW. Zwolnienie Teplińskiego jest prawdopodobnie kolejnym symptomem ciągłych podziałów w hierarchii rosyjskiej operacji, oceniło brytyjskie MON. Yy, jego następcą jest chyba ktoś o nazwisku Makarewicz, czy jakoś tak. Yy. Nazwisko takie w polskiej wojskowości się przewija i to nie jest nazwisko złe w żadnym wypadku. Więc oby ten, kto został nowym dowódcą WDW, nie miał takich talentów jak ten Makarewicz. Ci Makarewicze polscy. Natomiast mam nadzieję, że jeżeli mentalnie istnieje jakiekolwiek połączenie między naszymi Makarewiczami a tym, to tak zbełtają mu mózg, że będzie u tego WDW tylko gorzej. A teraz kilka rzeczy, które tak sobie błądzą, delikatnie rysując lakier rosyjskiej propagandy w pewnych kwestiach. Szanowni Państwo, co to jest praktycznie każdy wie? Armata T14, czyli taki humbug, symbol tego, jak cudowne, jak nowatorskie w Rosji rzeczy są opracowywane, a jak groźne i bojowe. No więc podobno mają się one gdzieś na tej ukraińskiej wojnie pojawić. Wszystkiego rzekomo jest tego, no, może nawet już kilkadziesiąt sztuk, ale nie wiadomo, co z tego to są demonstratory, co to są prototypy, co z tego to jest produkcja przedseryjna, ile z tego ma tak zwany miękki, czyli ze zwykłej stali i materiałów wykonany pancerz, bardziej jako gabaryt, ekwiwalent gabarytowo-masowy. Ile z tego ma prawdziwe uzbrojenie, co z tego jest, co sobą prezentują, a najważniejsze, jak wygląda i się sprawuje elektronika w tymże sprzęcie. Może być śmiesznie. Z rzeczy fajnych, na shot show w Las Vegas polskie firmy się pokazały, w tym również Fabryka Broni. Radom cieszę się, mam nadzieję, że nasze polskie fabryki broni świetnie testując swoje produkty w chwili obecnej w dobrej i słusznej sprawie na Ukrainie, będą się coraz lepiej, coraz fajniej prezentowały, zyskując światowe rynki dla siebie. No a teraz dochodzimy do czegoś, co zajmie mi w pokazywaniu kilka fotek, ale cóż, zaczyna się bardzo, ale to bardzo śmieszno ciekawie. Szanowni Państwo, były szef Roskosmosu, który został ranny w Doniecku, powiedział o przygotowaniu tak operacji Odwet. Zapewnia on, że dzięki bojowym pojazdom kosmicznym, a był szefem Roskosmosu, czy nawet jest, dowie się, skąd dokładnie został zaatakowany przez siły ukraińskie. Rogozin w rozmowie z propagandowymi mediami powiedział, że jego pojazdy kosmiczne ustaliły miejsce, z którego wystrzelono ukraińskie pociski i poszkodowany zażądał dokładnej mapy i zdjęcia satelitarnego, które pomoże przygotować Operację Odwet. I szanowni Państwo, tu muszę Wam pokazać rzeczy straszne. Otóż, rzeczy straszne zapisane u mnie w pewien specyficzny sposób, którego ze względu na to, żeby nie mieć ograniczeń emisji, nie będę podawał. Ale tak, wiadomo, że Rogozin został ranny gdzie? A no tak, tam gdzie kończy się szlachetna nazwa pleców, między innymi czyli w dupę. W związku z tym foto dupa 1 to jest kobieta, nie chciałbym absolutnie nikogo obrazić, ale czasami w takim frywolnym wydaniu niektórzy mówią o y, atrakcyjnych y, dziewczynach często one same osobi o swoich koleżankach. Fajna dupa, tak Więc to jest Helena Trojańska. Na tamte czasy fajna dupa. To z kolei proszę państwa jest... Y, Odzwierciedlenie dupy męskiej i wygląda to tak. Atrakcyjność lewego, atrakcyjność prawego. Dla porównania, tu jest aktorka, która chyba w najciekawszym wydaniu wcieliła się w rolę Heleny Trojańskiej w wersji, jak wygląda w filmie, i naprawdę, i tak, i tak jest fajnie. I teraz pomyślmy. On chce zrobić specjalną operację wojskową. Odwet, czyli operacja specjalna w operacji specjalnej, czyli wojna z powodu dupy. Tylko tu historycznie, no, niech będzie. O gustach się nie dyskutuje, a one ewolują z czasem, tak, ale to damskie wydanie, no to wydaje mi się jeszcze jakoś w miarę racjonalne, ale. To coś owłosionego i męskiego. Bywały w historii, jak już wiadomo. Wojny o dupę, ale o taką. Rosja schodzi na psy. A dlaczego pchły zeszły na psy? Bo innych zwierząt nie znały. Według niektórych. I to o Rogozinie. Natomiast Rogozin powiedział coś jeszcze. Że wyślą trzy roboty bojowe marker. Marker to tak z jednej strony coś do malowania, do podkreślania, ale też coś może jedynie coś markować. Czyli udawać, no i wspaniały sprzęt bojowy, który będzie się mścił. Może to w ramach tej operacji odwet. No i proszę Państwa, pokażmy, co tam w tych robotach rosyjskich w ostatnim czasie słychać. Tak, to są roboty typu Szeregu Marker, które mają zasilić rosyjski specnas, który został całkiem, całkiem mocno przetrzebiony. Tu jest na zbliżeniu, jak taki marker wygląda. Do końca nie jest jasne, co w tym momencie on ma za uzbrojenie. Powiedzmy, że cztery jakieś granatniki, na przykład wyrzutnie szmiel, czyli pocisków termobarycznych. Tutaj, w wydaniu zarówno gąsienicowym, jak i kołowym, jako taka platforma, marker z różnego rodzaju wyposażeniem. Może tutaj właśnie też jest wyrzutnia jakiegoś rodzaju pocisków. Rakietowych niezbyt dalekiego zasięgu. To jeszcze jakoś wygląda, no ale są też takie rzeczy. Chiński robot, udający psa, ubrany w, w strój ninja, że tak powiem, i zamaskowany, i doposażony w rosyjski. Granatnik, system celowania, yy, wzbudził na wystawie armia zachwyt, a potem się okazało, że to jest po prostu komercyjny chiński dronik kupiony i ustylizowany. A potem jeszcze cud mniemany no, proszę Państwa, robot rosyjski, który nawet potrafi jeździć Kładem. Ciekawe, co oprócz jeżdżenia Kładem potrafi to robić no ale widać, jest zamaskowany, tam gdzie jest zamaskowany. Po to, żeby nie było widać być może jaka nędza w środku, jeżeli chodzi o jakiekolwiek serwomotory, siłowniki, i tak dalej. Zostawmy to w spokoju. Tu jeszcze w innym wydaniu, no po prostu strach się bać. Strach się bać. I takim czymś straszy pan rogoz. No, ja się akurat nie przestraszyłem. Myślę, że żadni Ukraińcy też nie. I zbliżając się do końca dzisiejszego krótkiego materiału. Kogoż tutaj jeszcze mamy? Patrzcie, ci, którzy nie znają, albo nie chcieli, albo nie mieli z tym styczności. Pan naczelny propagandysta Sołowiow, człowiek, który grozi nam bombami atomowymi, który mówi, że Polaków należy eksterminować, Ukraińców to jeszcze bardziej, namawia do przeniesienia wojny na nasz, nasze terytorium, w ogóle zionie nienawiścią pod każdym możliwym względem. Generalnie rzecz biorąc, jak dla mnie, kliniczny przypadek upadku mentalnego. Czegoś, kogoś, o kim, no są też pogłoski, że jak to się mówi, miękki w ruchach jest, ale za pieniądze zrobi wszystko i dlatego pozwalają mu tam funkcjonować. A zabycie miękkim w ruchach w Rosji to można nawet w Pierdlu skończyć. A teraz na koniec garść innych niż Kralowackie Memów. I coś na koniec pozytywnego. Najpierw memy. Panowie z Hiszpanii. Da amigo. Gaspacio Bliać. Eee, trzeba przypomnieć, że sam już to też pisałem. Coraz bardziej wygląda na to, że to nie byli hiszpańscy nurkowie, a jedynie hiszpańskojęzyczni. Wskazania są na Kolumbijczyków lub też Meksykanów. Eee, reszta niech się toczy. Nasze służby działają, z tego co mi wiadomo. To mają już na dołku tych, których potrzebowali do tego, żeby sprawy wyjaśniać. Mam nadzieję, że będą z tego jakieś efekty. To w kontekście tych zestawów pancer, które pojawiły się na przykład na dachu Ministerstwa Obrony. Coś jest na rzeczy, chcą bardzo mocno, cóż, chyba wbić mieszkańcom Moskwy przekonanie o tym, że są silni i dlatego muszą się bronić, no ale jakby to powiedzieć? Przecież mówią, że wygrywają, mówią, że walczą z całym światem, mówią, że dobrze im idzie, mówią, że zgniotą nas i dlatego muszą bronić teraz swojej stolicy. Czego nie rozumiecie? A to coś, co ze względu na sposób działania kanclerza Scholza dosyć dobrze obrazuje zdaniem autora tej grafiki, którego nie znam, ale serdecznie pozdrawiam. Jakie panują relacje w tym statku? Mizi i wszyscy zadowoleni na linii Moskwa-Berlin. I na koniec, żeby było coś pozytywnego. Szanowni Państwo, to opracowany przez Szymona Janusa materiał, zestawienie tego, ile na dzień, w którym to robił, sprzętu Polska przekazała Ukrainie. Są tu wyszczególnione ilości oraz typy, np. czołgi w rozbiciu na T72M, potem M1R, czyli zmodernizowane. Są tutaj wstawione PT91, BWP1, zmodyfikowana wersja BWP1. Haubica armaty Dana i wszelki inny sprzęt. Jak najbardziej można się z tym zapoznać. I co najciekawsze, jest tutaj jakaś wartość w złotówkach, w dolarze, w euro. Zdecydowanie pokazująca, że nasze zaangażowanie w tą pomoc jest większe niż co niektórzy wykazywali, co niektórzy, zwłaszcza Niemcy, wrogowie. Wspierania Ukrainy oczywiście mogą tulić się do tego tematu, wrzeszcząc, jak to strasznie Polska wydała pieniądze na wspieranie Ukrainy. A ja ciągle będę przypominał, że wspieranie Ukrainy jest w naszym interesie, bo posiadanie tak nieobliczalnego, tak krwiożerczego i tak złego co do zasady swojego działania względem zwykłych, normalnych ludzi organizmu państwowego, jakim jest Rosja. Jest dla nas niebezpieczne, wobec czego upuszczenie krwi tej Rusji jest w naszym interesie. A jeśli robi to się cudzymi, innymi rękami, to dobrze jest tym rękom pomóc, by miały czym tą pracę, bo to jest praca i powołanie, wykonywać. I jeszcze jedna rzecz. Tak wygląda zestaw karetek, które yy, Sosnowiecka, bodajże, jeśli się nie mylę, Firma polska przygotowała i formy nabycia nie będę sprawdzał, ale zapewne tak to akurat było i zostały skierowane, a jest tego duża potrzeba, niestety, do używania na Ukrainę, i tam trafiły. Szapoba za tą robotę i dobrze, że takie rzeczy się u nas dobrze robi. Szanowni Państwo, to by było na tyle w tym dzisiejszym krótkim, niespełna 40-minutowym materiale. Jeśli się podobało, Zaznaczam, było z lekkim przymurzeniem moka, to zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, do subskrybowania mojego kanału. Jak tylko będzie coś ciekawszego, oczywiście zrobimy e, odpowiedni update. Jutro planujemy materiał z Markiem Meissnerem, więc mam nadzieję, że zdąży pięknie polecieć i. Namawiam, namawiam też państwa do tego, żeby dawać radę z reklamami, subskrybować mój kanał. Zachęcam też do wsparcia poprzez YouTube oraz przez Patreon. Wszystkim moim patronom i wspierającym bardzo dziękuję. Zachęcam do dalszego pozostania ze mną i są też inne sposoby wspierania kanału, wpisane na, w opisie kanału. Ponadto pozdrawiam wszystkich moich współpracowników, z którymi kręcę moje vlogi. Naprawdę bardzo miło mi jest z wami współpracować. Wszemi wobec pozdrawia Kapitan Lisowski i pozdrawiam wszystkich moich widzów, bez których hmm, przecież by mnie nie było. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!